Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z przeglądu modów. Tym razem ciuszki dla mężczyzn z tej samej stronki co ostatnio. Stwierdziłam, że no trzeba też ubrać jakoś naszych facetów, prawda? A że tam był wybór również ubrań dla mężczyzn, to musiałam skorzystać, więc oto i jestem z kolejnym przeglądem. Ściągnęłam prawie wszystko, co tam było, o ile nie wszystko. No, także tak. Jeśli chodzi o facetów w Simsach, to zawsze mam tak, że zawsze mam dla nich mniej ciekawych ubrań niż dla dziewczyn. No bo wiadomo, że dla tych Simek to jakoś, nie wiem, więcej się ściąga. Tak to działa, jak w życiu. W życiu też kobiety mają więcej ciuchów, no to nie ma co się oszukiwać. No ale dobrze, zacznijmy. Nie wiem, czy wspominałam, że to jest ze stronki Landa Sims nadal. To już ostatni odcinek z Landa Sims, ponieważ już tam nie ma nic, co mogłabym wam pokazać. No, jeśli chcecie coś jeszcze pooglądać, bo tam są jeszcze jakieś kosmetyki, jakieś akcesoria typu paznokcie, biżuteria i coś dla toddlersów, ale dla toddlersów było bardzo mało rzeczy, dlatego nawet nie chcę robić tego odcinka, ponieważ no jest za mało tego, żeby pokazywać, ale jeśli chcecie, to możecie sami zajrzeć, zobaczyć, co tam jeszcze zostało. No. A my tu jesteśmy z jakimś tam niezbyt przystojnym simem z twarzy, ale no. Skupimy się na ubraniach. Tak, tutaj mamy takie fajne sweterki. Oczywiście w różnych kolorkach. Ja już je chyba kiedyś miałam nawet. Nadniesienny, chłodny czas, idealne. O, i są takie bluzy. Bluzy typu sebek z podbloku. Także dla każdego coś dobrego, każdy znajdzie swój styl. Tutaj mamy, kurczę, firmowa koszulka. Na to bluza, fajny zestawik również, też w różnych kolorkach. Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Każdy coś dla siebie wynajdzie. I takie bluzeczki, też w różnych odcieniach. Zawsze można coś dopasować, fajnie. No i takie cieplejsze bluzy, też różnokolorowe. Akurat kolorów jest tyle, że o Jezu, można się bawić, wybierać, kombinować różne stylizacje i tak dalej. Jak ktoś lubi, to... I o taki sweterek, tylko do tego przydałoby się inne spodnie. I chyba nawet je ściągnęłam, więc zaraz zobaczymy. Wiecie, on jest taki podwinięty, dlatego potrzebuje spodni z wysokim stanem. A tutaj mamy taką koszulkę z kołnierzykiem też. Oj, nie przeskoczyło mi. Tutaj z takim wzorkiem. No halo. I mamy też kurtki, ale nie wiem, czy będzie można je założyć na zimę. Zobaczymy. Tutaj znowu jakieś bluzki. Pokaż się tak, o. Normalnie on nie nadąża się oglądać, tak tutaj klikam i klikam. Ale wiecie, tu jest tyle tych wzorów. A tutaj taki płaszcz. Wiem, że można go nosić w ubraniu wierzchnim, więc też fajna sprawa. I też znowu jakieś sweterki. Takie bardziej już mają zimowe wzory. Proszę bardzo, dużo, 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 dużo do wyboru. Po prostu jest w czym przebierać, naprawdę. Chyba w końcu simowie będą mieli w czym chodzić. To mi tak nie do końca znowu podchodzi, bo ma zbyt tutaj za dużo tych wypukłości i tak wygląda trochę nienaturalnie. Ale w sumie czarna. Czarna wygląda jeszcze spoko. To jest Gucci. Tutaj taka koszula w kwiatki. I w kratę też się znalazła. Znowu jakieś sweterko, bluzki. No i ostatnia. Dobrze, a tutaj o, są te spodnie i one chyba są do tego golfika. Zaraz zobaczymy, czy dobrze kojarzę. Gdzie ten golfik? Czy już go ominęłam?
O nie, tu jest. Nie. No to które są do tego golfika? Jak nie te? W każdym razie takie eleganckie spodnie z fajnym paskiem. No, te to na pewno nie są do tego. Jeszcze się okaże, że nie będę miała co dopasować do tego golfu. Ale wydaje mi się, że ściągałam. O, i krótkie spodenki. Krótkie spodenki z klapuchami. To w ogóle na propsie. Bo latem to nigdy nie mam co ubierać tych simów, jeśli chodzi o dół. Bo nie ma nic takiego fajnego w krótkich spodenkach, a tutaj jest dużo fajnych rzeczy. O, i takie fajne spodnie z wystającymi majtami. Różne buty, także też jest w czym przebierać i to mi się właśnie najbardziej podoba, że mam wybór. No i przede wszystkim, że moi simowie... O, są te spodnie do tego golfu. No, patrzcie jaki elegancik, no. Pierwsza klasa po prostu i są nawet czerwone, o. Proszę, jak ładnie. Białe. Więc naprawdę można być takim eleganckim simem na co dzień. O, a tutaj sportowe spodenki, to chyba do tej bluzy będą pasowały. Czekajcie, no normalnie wam tutaj zrobię wam stylówkę na Sepka. O, proszę bardzo, jak pięknie. Co tam dalej mamy? O, jeszcze takie spodenki mamy, takie rybaczki. I z takimi fajnymi tutaj naszywkami. Także fajnie, że można takie style sobie robić różne. O, tutaj też jakieś dresowe spodnie z wzorami. No i to tyle, jeśli chodzi o spodnie. W pełnych strojach też są fajne rzeczy, na przykład takie zestawiki, takie bardziej dresowe w sumie. Takie na luzie, po domu. Wiecie, o co chodzi? No i są też te płaszcze, ale w takim zestawie całościowym właśnie. Razem ze spodniami. I też można sobie wybierać. Tutaj są takie. I to było na tyle. Wizytowych nic nie mam, ale ściągałam bieliznę. Taką fajną. Z różnymi wzorkami, żeby było też ciekawie i wesoło. Różne kolorki są. Ściągnęłam też piżamki dla facetów. Zobaczcie, normalnie jak słodko. Czyż nie? W ogóle te szare leginsy, lol. To jest akurat śmieszne troszkę. Tak śmiesznie wygląda. O, i taka... taka piżamka, kurczę, bardziej na święta. I te kapciochy. A tu mamy kąpielówki. Te są chyba akurat takie jak te majciochy. Ale tutaj są dalej. Jeszcze miałam takie... O! Takie bardziej pasujące na wyjścia. O! Z różnymi wzorkami. W sporcie mamy to, co mamy w tym codziennym. I chyba nic nowego tutaj nie ma. Nie. No i tak jak mówiłam, na dwór można założyć te płaszczyki. Więc spoko. I chyba dla nastolatków można ubrać to samo, tak mi się wydaje. Albo i nie. Oj, chyba nie. No, dla nastolatków tym razem nie ma wyboru. Zbytnio. Niestety. No, przynajmniej majty. Przynajmniej majty się nastolatkom trafiły. Także chociaż tyle. I piżamka? Nie, piżamka też się nie trafiła. No ale majty i bokserki do pływania. Więc no. Wróćmy do dorosłego. O. Proszę bardzo, elegancki. No. Także to by było tyle z tego przeglądu. Jak wam się coś spodobało, to link oczywiście jest w opisie. Możecie sobie ściągać i korzystać na całego. No. Także ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa.